Witajcie się Czomuliska. Długo mi nie było. To jest jakieś już prawie pół roku, albo 5 miesięcy. Nie potrafię liczyć. Aczkolwiek. W życiu niemalże każdego bardziej lub mniej poważnego youtubera przychodzi taki moment, w którym się stwierdza tak, nagram coś takiego z pompą, ale czasami nie wychodzi, czasami nie ma pomysłów. Także czasami, więc w wyniku tego, iż nie ma żadnych pomysłów, ani nie ma specjalnej weny twórczej, ani niczego innego, a wiem, że lubicie patrzeć na mój krzywy ryj, który troszeczkę się może zmienił od tego czasu, nie wiem, nie... Jak się widzi siebie cały czas w ciągu jednego dnia, z dnia na dzień, no to się w sumie nie zauważa żadnych różnic, a jeżeli się spojrzy tam powiedzmy pół roku wcześniej, czy pół roku później, czy coś tam dalej jeszcze, to wtedy się widzi jakąś różnicę, także no nie wiem. Może tak, może nie. Never mind. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, iż planowałam już w kwietniu ogłosić coś, taki, rzekłabym, event dotyczący daily vlogów, a raczej almost daily vlogów, gdyż prawdopodobnie nie będę miała codziennie czasu specjalnie, żeby codziennie coś tam skrobnąć, aczkolwiek byłyby to pewnie jakieś kompilacje, powiedzmy z 3 dni czy z czegoś tam, bo codziennie nagrywać filmiki, które prawdopodobnie trwałyby po półtorej minuty albo coś, to trochę kiepsko wychodzi. Czy w sumie jak się rozgadam, to trochę długo potrafię gadać, aczkolwiek wiecie jak to jest czasami i czasami wrzucam tylko fragmenty, urywki z poprzednich filmie, który był dawno temu. Było właśnie pokazane, ile tych urywków małych dałam i tak dalej, także możecie sobie przynajmniej wyobrazić, jak to mniej więcej by to wyglądało, gdybym wrzucała daily vlogi, w których wrzucałabym tylko i wyłącznie to, co nagrałam. Co by było troszkę lipne, no bo no wiadomo, mało czasu by to całe zajęło i cały film trwałby może półtorej minuty, czy coś tam, ten deseń, no nieważne. Także dzisiaj jest 1 maja i myślę, że cały maj ogarnę filmami codziennie, albo prawie codziennie i tak dalej. Także zacznijmy od dnia dzisiejszego. To jest od 1 maja. Mogę wyglądać trochę jak pół dupy za krzaka, ale za bardzo mnie to wisi mi to... W sumie nie wisi. Ale mam na to wyrąbane w ładniejszej wersji tego oryginalnego cytatu z jednego utworu Cabanosa. Nieważne. Było mi się dzisiaj nad morzem, trochę zrobiłam, nagrałam troszkę filmów, dwa zdjęcia są mnie, że tam naprawdę byłam i tak dalej. Mało, co dosyć ciekawe, mało ciekawa opowieść, story of my life, no niestety moje życie nie jest specjalnie ciekawe i pewnie ja taki no life jestem, że z pewnością to byłoby troszkę mimo wszystko mało ciekawe, no moje życie nie jest specjalnie ciekawe, jak już przed chwilą powiedziałam, no ale jak chcecie to oglądać, to będziecie to oglądać, a jak nie, to nie i wasz problem. Ja i tak to będę robić, na pewno się znajdzie ktoś, kto z pewnością będzie chciał to oglądać. Tak. Także zapraszam was na to, co nagrałam teraz, dzisiaj. I następnego dnia zaczniemy od takich bardziej, myślę, że bardziej sensownych filmów. Być może wrzucę jeszcze stare kompilacje, bo na pewno coś nagrałam. Może nie wiem, że coś nagrałam w ciągu tych 5 miesięcy. No, a pewno coś takiego jest. Także zapraszam was na to, co nagrałam. Na półce. Co? No oczywiście, że tak. Bardzo dobrze mnie znasz. Też. Bardzo dobrze. Nie no, ja teraz nagrywam, wiesz. Nie, dobra. Komuś naprawdę nudziło.